Martek, witam Cię w GKS-ie Katowice. Powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się przyjść do GKS-u i tutaj kontynuować swoją karierę? GKS była najkonkretniejsza w swoich działaniach i myślę, że najpewniej to wszystko załatwiła w sprawie z Lechem. Powiedz mi, bo to jest dla Ciebie taki swoisty powrót na Śląsk, powrót do domu. Cieszysz się, że Twoim kolejnym klubem jest właśnie klub z Katowic? Tak, jestem zadowolony, szczęśliwy, że wróciłem do domu, do Katowic i myślę, że to będzie owocny powrót. Powiedz mi takie pytanie prywatne. Czy Ty jesteś kibicem GKS-u Katowice? Śledziłeś nasze wyniki wcześniej, jak grałeś w Elanie czy w Lechu Poznań? Tak, cały czas śledziłem, cały czas patrzyłem, co się dzieje w klubie, jak to wyglądało i wszystko wiedziałem to jakby na bieżąco. Powiedz mi, czy ważne dla Ciebie jest to, że trenerem GKS-u Katowice został trener Rafał Górak, z którym miałeś już okazję współpracować? Jest to jakiś związek z tym, ale też przede wszystkim wizja, jaką klub jako GKS-a przedstawiła mi, spodobała mi się, dlatego też tutaj jestem i możemy razem współpracować. Powiedz mi jeszcze na koniec, jakie cele stawiasz przed sobą, bo jesteś bardzo młodym bramkarzem, no ale wszyscy w środowisku mówią, że masz bardzo dobre warunki, no i że z tej mąki może być chleb. No, celem jest jak najwięcej spotkań zagrać i jak najwięcej doświadczenia zebrać tutaj i jak najbardziej pomóc klubowi odbudować się takim jakby sensie i żeby cały czas to szło wszystko do przodu razem z klubem, razem z GKS-em. To na koniec jeszcze takie ostatnie pytanie. Powiedz mi, ale to jest pytanie nie do piłkarza Bartka, tylko do kibica Bartka. Gdzie Ty widzisz GKS-a za parę lat? W Ekstraklasie. Dziękuję i powodzenia. Dzięki bardzo.